1 200 000 zł, 4 podmioty z Beskidów i jury krakowsko-częstochowskiej, kilka tysięcy owiec i prawie setka kóz. Konkurs rozstrzygnięty. Województwo Śląskie przez kolejne lata będzie wspierać tradycyjną gospodarkę pasterską. Spotkanie w Milówce było także okazją do wzajemnych podziękowań za 17 lat współpracy przy ochronie bioróżnorodności i kultywowaniu góralskiej tradycji. Magda Sincewicz. Województwo Śląskie od 2008 roku realizuje program Owca Plus. Wszystko po to, by zachować tradycję i kultywować kulturę, zarówno Beskidów, jak i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, oraz wesprzeć tych, którzy o to dbają od lat. Wiemy dobrze, że ten zawód nie cieszy się dużą popularnością. On nie jest zawodem dochodowym. Stąd też my jako Województwo Śląskie widzimy potrzebę wspierania, aby to dziedzictwo nasze kulturalne, regionalne było zachowane, żeby te zawody były kontynuowane. O tradycjach pasterskich myślą nie tylko władze, a także ci, którzy od dziada pradziada są juchasami, podchodząc do tego z sercem. Jedną z głównych rzeczy to jest to zachowanie dziedzictwa kulturowego, naszych tradycji. I przede wszystkim ta bioróżnorodność, ten zrównoważony rozwój, który my chcemy oprzeć na właśnie takim tradycyjnym charakterze gospodarowania. Oczywiście dzięki programom uwspółcześniamy i dajemy radę, bo jest ciężko przetrwać w dzisiejszych czasach. Wszystko z troską o stada, które z końcem kwietnia wyruszają na hale i wracają z nich wczesną jesienią. Temat pasterstwa odbudował się, rozwija się. Zwiększamy co roku liczbę po głowie owiec. Co prawda teraz przez ostatnie 2 lata jest, powiedzmy, taki konstans, natomiast na przeciągu tych lat zauważyliśmy dosyć spory wzrost pogłowia owiec, które tutaj po naszych halach chodzą, wypasają i dodają kolorytu. Ci, którzy na co dzień są tego świadkami, nie wyobrażają sobie górskiego krajobrazu bez nich. To jest nieodzowny widok naszych terenów. Najlepszym tego jest redykt i wypas owiec na Kamesznicy, w Kamesznicy, gdzie też realizowaliśmy program Owca Plus. Myślę, że tradycje te są bardzo związane z naszym regionem. Regionem, który przecież każdy z nas odwiedził lub odwiedzi, nie wspominając o produktach regionalnych, które właśnie dzięki tym zwierzętom możemy smakować.